Chwała Panu Jezusowi. Drodzy bracia i drogie siostry, Słowo Boże nam mówi, a patriarchowie zazdroszcząc Józefowi sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. I dzisiaj temat naszego rozważania, Bóg był z nim. Pamiętacie, tydzień temu zastanawialiśmy się już nad Józefem, nad tym dlaczego i w jaki sposób bracia Józefa sprzedali go do Egiptu, jak czytaliśmy tutaj w tym fragmencie i też to mówi pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, że zazdrość, niezrozumienie Bożej drogi, niezrozumienie Bożych obietnic, niezrozumienie Bożego przymierza, a za tym idąca zła postawa serca, a więc zazdrość, zawiść spowodowała to, że sprzedali bracia Józefa, sprzedali go do Egiptu. I werset ten bardzo jasno o tym mówi. Bracia zazdroszcząc Józefowi sprzedali go do Egiptu. I byłoby bardzo smutno, gdyby się na tym fakcie czy na tym spostrzeżeniu ten werset skończył. Ale ten werset mówi, ale Bóg był z nim, chwała Bogu, Bóg był z nim. Śpiewaliśmy przedostatni refren, Twe drogi są najlepsze. Najlepsze dla mnie są, prawda? Jak bardzo my się z tego cieszymy, prawda, że Boże drogi są najlepsze. A gdyby nas tak Pan Bóg prowadził jak Józefa, albo gdyby nas tak Pan Bóg prowadził jak Dawida. Wczoraj czytaliśmy też w Gryfinie Psalm 5. Psalm 5, gdzie Dawid w pierwszej chwili tak się użala, potem wypowiada słowa wiary, potem mówi o przeciwnościach. Bóg w dziwny i w różny sposób nas prowadzi przez życie. Oczywiście Boże drogi są dla nas najlepsze, ale czasem jest tak, że my ich nie rozumiemy. I ten przykład tutaj Józefa jest dla nas przykładem, żebyśmy po prostu zgadzali się z Bożymi drogami. I ten werset właśnie nam o tym mówi. Bóg był z nim i Bóg wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. Bóg był z Józefem. I mamy w tym jednym wersecie bardzo wiele ciekawych kazań, można by z tego jednego wersetu, czy z tych dwóch wersetów, bo to jest 9 i 10 werset 7 rozdziału Dziejów Apostolskich. Można by jedno kazanie powiedzieć na temat Bóg był z nim, rozwinąć to i właśnie to chciałbym dzisiaj uczynić. Potem Bóg wyrwał go ze wszystkich ucisków, było ich oczywiście więcej tych ucisków. Bóg okazał mu swoją łaskę, obdarzył go mądrością. Bóg to sprawił, że Faraon ustanowił go zarządcą w swoim domu i potem też w całym kraju. A więc takie cudowne Boże prowadzenie. I na czym polegała ta prawda, że Bóg był z Józefem? I 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, i tam zajrzymy, tam zobaczymy, jak to było w przypadku Józefa, w życiu Józefa. Ten 39 rozdział opisuje nam te początkowe fakty z życia Józefa na dworze Faraona. I już pierwszych parę wersetów jest, bracia i siostry, jest niesamowity. Czytajmy. Józef został przyprowadzony do Egiptu. A Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. I te parę wersetów, te pierwszych sześć wersetów jest, tak jak powiedziałem, niezwykłych. Drugi werset mówi o tym, że Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze. Co możemy powiedzieć
Możemy powiedzieć o tym, że Józefowi powodziło się, wiodło się dobrze w jego osobistym życiu, że Boże błogosławieństwo spoczywało na nim. Nie czytamy, nie opisuje nam tutaj Słowo Boże, na czym to Boże błogosławieństwo polegało, ale musiało to być coś wyjątkowego, musiał przeżywać coś szczególnego w swoim życiu Józef, skoro czytamy, że potem ten dworzanin faraona Potyfar to zobaczył. Bracia i siostry, jeśli ktoś zobaczy Boże błogosławieństwo w naszym życiu, to jest coś pięknego, coś nadzwyczajnego. Można się zastanawiać, czy ludzie widzą w moim życiu Boże błogosławieństwo. Czy widzą? Poganin, dworzanin faraona, tam w Egipcie, tam daleko od domu rodzinnego przebywa Józef i tam ten poganin widzi, że Bóg jest z nim. A więc Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze. Wiodło mu się dobrze. Jego osobiste życie Bóg błogosławił. I jak wspomniałem, nie wiemy, na czym to polegało. Nie wiemy, ale ja sobie próbuję wyobrazić, jak to wyglądało. Na pewno Józef nigdy w życiu przed faraonem nie powiedział żadnego negatywnego słowa. Na pewno nigdy nie chodził ze skwaszoną miną. Na pewno nie było tak, że mówił, ach, jakież to życie jest ciężkie. Ale postawa Józefa, to, bo przecież on tam nic nie posiadał. On posiadał tylko to, co miał ubrane, bo przecież go sprzedali Ismaelici do tego Egiptu, więc on przyszedł tylko w spodniach i w koszuli, albo może jeszcze miał jakieś ubranie. Więc czym mógł zaprezentować to, że miał powodzenie, że miał Boże błogosławieństwo, jak nie swoją postawą, jak nie swoim zachowaniem w obecności czy przed tym dworzaninem Potyfarem. No tylko w ten sposób mógł to pokazać. No i jest zdumiewające, naprawdę zdumiewające, może dla was nie, ale dla mnie jest zdumiewające, że Pan jego widział, iż Bóg jest z nim. Pan jego widział. Czy można to dostrzec we mnie, czy można to dostrzec w nas wierzących, że czy ludzie to zaobserwują, że Bóg jest ze mną? Musiała być to jakaś szczególna postawa. I kochani, to jest dla nas taki właśnie przykład, żeby się zastanawiać nad tym. Może trzeba zrobić tak, jak to kiedyś Brad Wilkerson, ten pastor dużego zboru z wielkimi sukcesami, powiedział pewnego razu. Wiecie, o co się modlił? On się modlił o to, aby Bóg zmienił jego twarz, aby Bóg zbawił jego twarz. No bo szedł zasmucony, jakiś taki przygnębiony, może zamyślony, spotkał narkomana brudnego, śmierdzącego, a ten narkoman mu mówi, a czemu pan się tak przejmuje, przecież życie jest piękne. I on się zaczął modlić, Boże, zbaw moją twarz. Prawdopodobnie jego oblicze nie zdradzało tego, że on należy do Boga, że nie było radości, nie było tego błysku w jego oczach wynikającego z tego faktu, że należy do Boga. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Czytamy, że on był tam sługą, przebywał w domu pana swego Egipcjanina i był tam sługą, służył. A więc pewnie jego wygląd, jego zachowanie, ale też ta służba, którą on wypełniał, musiała być takim naprawdę wzorem dla tego Potyfara. Dalej czytamy, że Józef zdobył jego życzliwość. Zdobył jego życzliwość, a więc to jego zachowanie, ta jego postawa spowodowała, że nagle stał się kimś bardzo ważnym na tym dworze tego Potyfara. A więc zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Ja nie starałem się obliczyć tutaj lat, ale to na pewno nie było bardzo wiele lat, bo Józef ciągle jeszcze był młodym, nawet wtedy, kiedy potem dostał się do więzienia i tam te kolejne przeżycia miał w swoim życiu. A więc dość szybko ten dworzanin faraona Potyfar musiał to zauważyć i dość szybko go zaakceptował jako zarządcę domu swego. I co dalej czytamy? Powołał go więc zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa.
Prawda, że fajnie mieć takiego sługę? Jak to dobrze mieć takiego sługę? Ale, bracia i siostry, jak to dobrze mieć takiego członka rodziny, przez którego Bóg błogosławi całą rodzinę, prawda? No super! Jak to mama jest zbawiona i ma to wpływ na wszystkie dzieci. Jak to ojciec jest zbawiony i zachowuje się po Bożemu, zachowuje się tak, jak należy. Jaki to wspaniały wpływ ma na dzieci. I o to chodzi tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego. Bóg błogosławił domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. Ja sobie myślę, że ten Józef to naprawdę był wybitną osobowością w tym domu tego Potyfara. Błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. I kapusta była większa, pomidory urodzajniejsze, jabłonie rodziły więcej niż do tej pory. Wszystko było wspanialsze. Ze względu na jednego człowieka, ze względu na Józefa. I co się dalej okazuje? Potyfar to widzi i mówi, no jeśli tak, to ja mu to muszę wszystko oddać pod zarządzanie. I oddał mu to. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. Faraon zauważył tak, jeśli ja się troszczę o to moje całe gospodarstwo, o ten cały mój majątek, o ten cały mój dobytek, nie ma nad tym takiego błogosławieństwa, nie ma takiego powodzenia, jak w tym przypadku, kiedy to Józef się o to troszczy. Więc korzystne dla mnie będzie to, żebym tylko troszczył się o chleb, który będę jadł. Inaczej mówiąc, w ogóle już się o nic nie martwił, w ogóle, absolutnie się o nic nie martwił. Józefie, zarządzaj tym, cokolwiek zrobisz, mnie już to w ogóle nie obchodzi. Moje zadanie to jest tylko jeść chleb. I wszystko to oddał. Ja myślałem trochę nad tym Potyfarem. Jedyne, co mi do głowy przyszło, to niezwykłe zaufanie musiał zdobyć właśnie Józef u tego Potyfara, że do takiego, bym powiedział, stanu posunął się ten Potyfar, że mu wszystko oddał i w ogóle się tym nie przejmował, w ogóle nie troszczył się o nic, tylko dbał o swój żołądek. Dbał, żeby się tylko najeść, nic więcej. Dziwne to, ale tutaj wychodzi właśnie, wynika z tych wersetów to, kim Józef był. I dalej czytamy, że Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. I potem następuje bardzo, jak wiecie, bardzo ciekawa, no dla Józefa nie był to ciekawy okres życia, ale bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie ma miejsce. Jeszcze raz wracam. Ten dworzanin dostrzegł uczynki Józefa. Po uczynkach, po postępowaniu, po zachowaniu stwierdził, że Bóg jest z nim, ma powodzenie we wszystkim i dlatego mu to wszystko powierzył. Ale ten werset siódmy pokazuje nam pierwszą, ale od razu taką najpotężniejszą pokusę na życie Józefa. Bo czytamy potem w kolejnych wersetach, że żona Potyfara chciała go usidlić przez grzech. Czytamy, że wielokrotnie, nie jeden raz go kusiła do tego, aby z nią spał, jak czytamy. Być może robiła to celowo, być może robiła to ze względu na jakąś zazdrość tego Potyfara w stosunku do Józefa. Być może już ten Potyfar nie tak bardzo troszczył się o swoją żonę, ale dlatego, że widział takiego niesamowitego człowieka, poświęcał mu być może w pierwszym okresie więcej czasu, a żona gdzieś tam z boku. Nie wiadomo dlaczego, ale ta żona Potyfara podjęła taką decyzję, z którą tutaj Józef musiał się zmierzyć. I czytamy, kiedy Józef odmówił jej, to ona w swojej złośliwości wymyśliła historię, która była kłamstwem i w konsekwencji Józef, chociaż był dalej wierny swojemu panu, nic złego nie uczynił, mimo to został wtrącony do więzienia. Jakoś teraz ten Potyfar zaufał swojej żonie, chociaż zdobył życzliwość Józefa, chociaż ten Józef był taki wspaniały, jednak tutaj ta żona wymyśliła taką historię, która spowodowała, że Józef został wrzucony do więzienia.
Oczywiście wiemy, że to był atak szatana na jego życie. Ten atak szatana był w tym celu, aby nie wypełniła się Boża wola dotycząca narodu Izraela. I tak jak wiemy ze Słowa Bożego, szatan zawsze stara się jak tylko może, aby niszczyć Boże dzieło, aby człowiek wierzący nie chodził w prawdzie, aby człowiek nie żył blisko Boga. Przypuści diabeł różnego rodzaju ataki po to tylko, aby człowieka w jakiś sposób no, złapać w te swoje sidła. I bracia i siostry, Słowo Boże nam mówi, że trwanie w prawdzie Słowa Bożego jest gwarancją naszego zwycięstwa w Bogu. Józef trwał w prawdzie. Józef trwał w prawdzie i trwał w czystości przed Bogiem. Chciał być poddany tylko Bogu i Potyfar o tym wiedział. Potyfar tego nawet doświadczył, byśmy powiedzieli, na własnej skórze, że Boże błogosławieństwo jest nad Józefem, a więc zaufał mu do tego stopnia, że mu wszystkie te rzeczy powierzył. Teraz jednak to kłamstwo żony Potyfara przeważyło i Józef musiał cierpieć, choć tak naprawdę nic złego nie zrobił, choć gdyby Potyfar dalej miał do niego zaufanie, to on by zdobył jeszcze większą życzliwość u Potyfara. Natomiast no, było już to bardzo trudne, żeby Potyfar uwierzył w to kłamstwo, uwierzył Józefowi, a nie uwierzył temu kłamstwu żony. I bracia i siostry, z prawdy Słowa Bożego wynika to, że kiedy diabeł czyni takie najgorsze rzeczy, to Bóg może uczynić najlepsze. I okazuje się tutaj z tej historii o Józefie, że chociaż chciał go zniszczyć szatan za pośrednictwem tej żony, to Bóg był z nim. I Bóg go przeprowadził. I Bóg czyni to, co najlepsze. I on zawsze jest zwycięstwem. Ale chciałbym, byśmy się na momencik zatrzymali przy tej chwili właśnie pokusy, tej potężnej pokusy na życie Józefa. Bo największą próbą dla wierzącego człowieka jest chwila, gdy człowiek jest sam. Józef był tam sam, zupełnie sam. I to, co robimy, to, co robisz, kiedy jesteś sam, tak naprawdę dowodzi tego, kim człowiek jest, dowodzi tego, kim jestem. To, co robię, kiedy jestem sam, dowodzi tego, kim jestem. Jestem tym, kim jestem wtedy, gdy nikt mnie nie obserwuje. Można mówić dużo, i można mówić piękne słowa. Ale wtedy, kiedy człowiek jest sam, właśnie jest ważne, jak się zachowuje, jak żyje. Józef był w tym momencie zupełnie sam, daleko od swojej rodziny, daleko od swojego kraju, ale Józef bał się Boga. I chociaż żona jego pracodawcy kusi go, aby on z nią współżył, a on mógł myśleć, że nikt o tym się nie dowie, bracia daleko, ojciec stary daleko, nie wiadomo, czy jeszcze żyje, to jednak bojaźń Boża nie pozwalała mu na to, aby zgrzeszyć. I to jest niezwykle ważne, bo jeśli potrafimy się w jakiś sposób pokazać przed innymi ludźmi, to jednak ważniejsze przed Bogiem jest to, jak żyjemy, jak się zachowuję wtedy, kiedy jestem sam, kiedy pojawiają się pokusy i nikt mnie nie widzi. Józef spojrzał na tą kobietę i powiedział: ja nie mogę tego zrobić, ponieważ pogwałciłbym zaufanie, jakie okazuje mi twój mąż, a nade wszystko zawiódłbym mojego Boga. Ja tego nie mogę zrobić. I chociaż był daleko, nie popełnił grzechu, ponieważ nie chciał stracić zaufania swojego Pana i nie chciał zawieść swojego Boga. I bracia i siostry, nauka, jaka stąd płynie dla nas, dla każdego wierzącego, jest taka: jeśli nawet nikt mnie nie widzi, to nadal jestem przed Bogiem odpowiedzialny za swoje życie, dlatego że On wszystko widzi. Nadal jestem przed Bogiem odpowiedzialny. A więc okazuje się, że ja słyszałem niejedno takie świadectwo, że jeśli ktoś wyjechał za granicę, zupełnie zapomniał, że jest nawrócony. Całkowicie inaczej żył, całkowicie inaczej się zachowywał. Jeśli ktoś gdzieś tam pojechał do pracy i spotkał się już z innymi ludźmi, a nikt go nie obserwował z tych swoich, powiedzmy, domowników, bliskich, to zupełnie jego życie wyglądało inaczej. Co to za pobożność? A więc Józef znajduje się daleko od domu, ale wie, co to znaczy być pobożnym, pomimo że jest sam. Zupełnie inaczej zachował się inny, skądinąd wspaniały mąż Boży, Dawid. Dawid
jest w swoim domu, a jednak decyduje się wkroczyć na drogę grzechu. Kiedy pojawia się pokusa, pojawia się to pragnienie zgrzeszenia, to on uległ grzechowi i niestety czytamy w Słowie Bożym, że konsekwencje tego były tragiczne. Często zdarza się tak, że jeśli zostajemy kuszeni, to diabeł nam pokazuje ten grzech jako coś miłego, jako coś takiego przyjemnego. I Dawid pomyślał najprawdopodobniej, kiedy zobaczył z tego swojego pałacu, czy z tego tarasu swojego pałacu tą piękną Batszebę, pomyślał o przyjemności, ale nie pomyślał o konsekwencjach. Nie pomyślał o tym, że grzech go złapie w te swoje sidła. I kochani, najłatwiej jest sprzeciwić się pokusie wtedy, kiedy ona robi pierwszą próbę. Kiedy ona robi pierwszą próbę, najłatwiej się jej sprzeciwić. Im dłużej pozwalamy pokusom działać w swoim umyśle, tym trudniej jest ją pokonać. I tutaj właśnie jest cała umiejętność chodzenia w zwycięstwie przed Bogiem. Pokusa się pojawia, od razu jej mówię nie. Jeśli rozpoznaję, że to nie po Bożemu, od razu jej mówię nie. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że najtrudniejsze słowo w każdym języku brzmi nie. Nie. Józef spojrzał na kobietę, która go kusiła i powiedział nie. Ona przyszła drugi raz i powiedział nie. Przyszła trzeci raz i piąty i może 25, a on powiedział nie. A być może za 5. razem już powiedział nie, nigdy. Nie, nigdy. I dlatego odniósł zwycięstwo. Jaka lekcja stąd płynie dla nas? Jeśli przychodzi pokusa do naszego życia, albo jeśli to jest pokusa przez kogoś innego wypowiadana, to trzeba mu popatrzeć prosto w oczy i powiedzieć nie. I to jest najlepiej. Najlepiej, żeby się potem nie poddać, bo przychodzi po raz drugi, przychodzi po raz trzeci i gdzieś tam się w głowie krąży po głowie i im później, tym trudniej jest dać odpór pokusie. Jaki był rezultat takiego postępowania Józefa? Dlatego, że Bóg był z nim, a on nie poddał się atakom pokusy, nadszedł czas, że sam Faraon spojrzał na Józefa i jak wiemy potem z dalszych rozdziałów, kiedy zobaczył Józefa, kiedy Józef objaśnił mu sen, spojrzał na tego Józefa i mówi, no Duch Boży jest w nim. On będzie zarządcą, Duch Boży jest w nim, ale zanim Faraon, to już jest jeszcze ktoś wyższy niż ten dworzanin Faraona Potyfar, zanim Faraon to zobaczył, Józef musiał przejść przez wielki, tak byśmy powiedzieli, ogień próby i doświadczenia, bo dostał się do więzienia, ale kiedy dostał się do więzienia, bardzo szybko ten przełożony więzienia zauważył, że Bóg jest z Józefem. Pomimo tego, że mógł tam narzekać, pomimo tego, że mógł tam być niezadowolony z sytuacji, mógł powiedzieć, Boże, ja Ci służę całym sercem, ja Ci służę jak najlepiej. Boże, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Boże, dlaczego mnie nie ochroniłeś? A jednak, kiedy został zamknięty w celi więziennej, pozbawiony wolności, tylko z tego powodu, że nie uległ pokusie, nawet tam widać, że bardzo szybko awansował, a przełożony więzienia bardzo szybko zauważył, że Bóg jest z nim. Czytamy w 39 rozdziale od 21 wersetu tak. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia, to też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Zobaczcie, jakie szczęście mieli ci ludzie. Najpierw Potyfar miał takie szczęście, że już o nic się nie troszczył, tylko o własny żołądek. A tutaj czytamy, przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi. Zupełny luz w robocie. Żyć nie umierać w pracy. Mam takiego wspaniałego sługę. No pięknie, oby więcej takich więźniów. Prawdopodobnie pomyślał tamten przełożony więzienia, bo Bóg był z Józefem, a Józef
to, co należało do jego zadań, wypełniał najlepiej, jak to tylko możliwe. A więc prawdopodobnie był uczciwy do końca, prawdopodobnie był solidny absolutnie do końca. Jego postawa, jego zachowanie, jego służba, ta praca, którą tam wykonywał, żadnych zastrzeżeń do niego nie było. A więc zarządca więzienia, ten przełożony więzienia, bardzo szybko zauważył coś szczególnego w tym jeszcze młodym człowieku, bo on ciągle jeszcze był młody, i powierzył mu nadzór nad wszystkimi więźniami. I potem wiemy z lektury Słowa Bożego, z tych kolejnych rozdziałów, jakie wydarzenia miały miejsce w tym więzieniu. Znowu coś pięknego się wydarzyło i, bracia i siostry, nie można inaczej powiedzieć, jak tylko to, że to sam Pan Bóg zaaranżował te wydarzenia. Bo czytamy, że kiedy Józef był w więzieniu, nagle przychodzi do jednej celi, a tam siedzi dwóch podczaszych faraona. Dwóch podczaszych faraona. I obydwaj są smutni, proszę. Piekarz i podczaszy, dwóch sług faraona, piekarz i podczaszy. I obydwaj są smutni. Ciekawe, że jakoś nikt inny nie zauważył, że oni są smutni, ale Józef to zauważył. Jak to możliwe? Znowu to świadczy o nim, że Bóg był z nim. A więc przez Boga zaaranżowana taka sytuacja z tymi dwoma dworzanami, którzy znaleźli się właśnie w tym miejscu. I kiedy czytamy te fragmenty, to jednoznacznie trzeba powiedzieć, że scenariusz do tego, aby Bóg wyzwolił cały naród z tej niewoli egipskiej, oczywiście to za wiele, wiele lat się wydarzyło, aby Bóg wyzwolił naród tutaj z tego głodu, przepraszam, nie niewoli egipskiej, ale z tego głodu, to wszystko Bóg zaaranżował, to wszystko Bóg przygotował. Jak czytamy w 40 rozdziale, obydwaj ci dworzanie mieli sen i byli zmartwieni. Przychodzi Józef i zauważa ich zmartwienie i w trosce o nich pyta. Cóż takiego się zdarzyło, że jesteście smutni, chłopcy? Cóż takiego się zdarzyło? Być może do tej pory nie byli zmartwieni. Wystarczył jeden sen i chłopcy w więzieniu zmartwieni. Cóż takiego się zdarzyło? I kiedy potem Józef wyjaśnia ich sny, a potem jego słowa się wypełniły, okazuje się, że jednego z tych dworzan podczaszego faraon przywrócił do jego służby, te same zadania mógł wykonywać, drugi niestety został stracony, ale wtedy Józef mówi, prosi tego człowieka, któremu faraon przywrócił to swoje stanowisko, aby on o nim pamiętał. No mógł się mu chociaż trochę odwdzięczyć, prawda? Za 2 lata się odwdzięczył i to też się odwdzięczył tylko dlatego, że nagle pojawiły się okoliczności, które prawdopodobnie zmusiły tego podczaszego do takiego większego myślenia swoją główką. Bo wyszedł z więzienia i już szczęśliwy, i fajnie, chwała Bogu, może nie mówił chwała Bogu, był szczęśliwy, był zadowolony, a Józef, a nie chce tam siedzi. Pomógł mi, ale co mnie to obchodzi, ten Józef? 2 lata jeszcze Józef był w więzieniu, I ten zupełnie o nim zapomniał. Ale bracia i siostry, Bóg ciągle był z Józefem. Ciągle był z Józefem i zaplanował, co zaplanował? Zaplanował tym razem sen faraonowi. Bóg zaplanował. Nie można inaczej powiedzieć o tym, że te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce tutaj w tych końcowych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, to jest takie doskonałe, wspaniałe Boże prowadzenie, w tym celu Boże prowadzenie tego jednego człowieka, aby potem cały naród został ocalony od głodu, ocalony od zniszczenia. A więc Bóg zaaranżował ten sen. I kiedy podczaszy przypomniał sobie, a jest tam w więzieniu taki człowieczek, który nam sny wyjaśnił. I opowiada to faraonowi, jak to było, więc faraon od razu mówi, no to idźcie po niego, przyprowadźcie go tutaj. Ale kiedy faraon go zapytał, ty prawdopodobnie możesz, to on mówi, nie, ja nie mogę, ale jest Bóg, który może. Nie w mojej to mocy, ale Bóg objawi, Bóg objaśni sen faraonowi. A więc taka piękna postawa,
Nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. I potem czytamy dalej, że Józef wyjaśnia sny Faraona, a Faraon dostrzegł w nim tego, który powinien zarządzać całym krajem. W 41 rozdziale od 33 wersetu czytamy te piękne słowa. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. A więc Faraon mówi, Józef mówi do Faraona, tak należy zrobić, niech się ktoś tym zajmie, niech robią to i wyjaśnia, co mają robić, można powiedzieć nawet w szczegółach. I co się okazuje? Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom, rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Jakie piękne świadectwo. Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będą większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Bóg był z Józefem. I historię Józefa można rozumieć i podsumować tylko w jeden sposób. To Bóg zaplanował, to Bóg go poprowadził, to Bóg zaplanował wybawienie swojego narodu, to Bóg wiedział, że nadejdzie głód, to Bóg wiedział, kto będzie tą osobą, która będzie zarządzać i będzie potrafiła zaradzić w takim trudnym czasie. I to Bóg wybrał Józefa. Bóg. Ale bracia i siostry, też w tym całym podsumowaniu należy powiedzieć to, że Józef był wyjątkową osobą. Wyjątkową osobą. Bo czytamy o nim, że on nie dał się niczym splamić, że nie uległ pokusie, że nie poddał się tym pokusom, ale jego serce zostało czyste i święte przed Bogiem. Bóg był z nim. Z jednej strony Bóg, który planuje, który ma ten zamiar, aby wybawić swój lud z tego głodu, który nadchodzi, ale z drugiej strony jest człowiek. Człowiek, który jest zupełnie poświęcony Bogu. I dlatego mogły wydarzać się takie niesamowite rzeczy tutaj w historii. Podobnie było w przypadku Pana Jezusa. Mówiliśmy o tym, że Józef jest tutaj obrazem, czy przedstawia nam Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On przyszedł na tą ziemię. Podobnie było właśnie w przypadku Pana Jezusa. Pojawił się na świecie dlatego, że wcześniej zostało to zaplanowane przez kochającego Boga. I gdyby nie Pan Jezus, to by było z nami. Ale czytamy, że to zostało postanowione, zaplanowane przez kochającego Boga. To wielkie zbawienie, o którym czytamy w całym Słowie Bożym. Bóg zaplanował kiedy? Już przed założeniem świata. Już przed założeniem świata. Dzieje apostolskie, 2 rozdział nam mówi, według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. A więc narodzenie Pana Jezusa, Jego śmierć i potem wszystkie związane z tym wydarzenia nie były dziełem jakiegoś przypadku, tylko chociaż czytamy, że ten faktyczny czyn ukrzyżowania popełnili ludzie, to jednak Bóg po to, aby wyzwolić człowieka, aby go usprawiedliwić, wybawić z jego grzechu, zaplanował to, stało się to według tego Bożego odwiecznego planu, po to, aby ludzkość została zbawiona. I apostoł Paweł pisze tak, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Bracia i siostry, kiedy czytamy Słowo Boże, niech nasza postawa będzie
czy nasze takie spojrzenie, czy postawa będzie taka, że cała historia biblijna, wszystko to, co jest w Biblii napisane, jest opowieścią o działaniu Boga dla dobra człowieka. Prawda? Wydarzenia są różne. Ja tak jeszcze dzisiaj myśląc nad tym Józefem, sobie myślę, no w życiu bym nie chciał być w więzieniu. No co to za przyjemność być w więzieniu? Jeszcze być w więzieniu za to, że dobrze postąpisz, że zrobisz tak, jak Bóg tego oczekuje. Ale dziwne są drogi Boże. Twe drogi są najlepsze, najlepsze. Ale kiedy przychodzi nam przeżywać trudny okres w naszym życiu? A może to droga Boża, ten trudny czas? Może to Boża droga? Może tak Pan Bóg chciał? No bo przecież to się zdarzało nie tylko w tym jednym przypadku, ale kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy w zasadzie, że ciągle, że każdy mąż Boży, każda osoba, która coś dla Boga uczyniła wielkiego, to przechodziła przez bardzo, bardzo trudne okoliczności. Dlatego też psalmista Dawid mówi, choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. I co dalej? Boś ty ze mną, boś ty ze mną. Bóg był z nim, Bóg jest ze mną, Bóg jest z tobą, Bóg jest z nami. Natomiast z tego życia Józefa możemy wyciągnąć taki wniosek. Boże, zachowaj mnie od grzechu. Panie, strzeż mnie. Boże, daj mi zwycięstwo nad pokusą, bym w tym pierwszym momencie ataku tej pokusy powiedział nie. I to cokolwiek by to było. Tutaj przykład Józefa, ta pokusa była taka no mocna, ale Bóg nas, przepraszam, nie Bóg, a diabeł nas kusi w różny sposób. Kusi nas do tego, byśmy byli niezadowoleni z tego losu, jaki nam przychodzi przeżywać na tym padole ziemskim. Czasem nam mówimy, ach, to ten padł ziemski. Ja nie za bardzo nawet lubię tego słowa, ten padł ziemski, bo to się mi jakoś od razu się kojarzy z takimi niesamowitymi trudnościami, z takim ciężarem. Może trzeba powiedzieć, życie jest piękne, życie jest piękne, a z Jezusem to jest życie 100 razy piękne, 100-krotnie piękniejsze, prawda? Każdego rana wstać, Panie, życie jest piękne, Boże, jak to wspaniale, że żyję teraz w tym XXI wieku. Wszyscy wszędzie narzekają, ale ja będę Ciebie chwalił, ja będę Ciebie czcił, ja będę Ciebie wielbił, bo życie z Tobą jest naprawdę, naprawdę piękne. Halleluja. Drogi Boże, Tobie chcemy podziękować za to, że Ty byłeś z Józefem, że pomimo tego, że on musiał przechodzić przez takie okoliczności, trudne okoliczności w swoim życiu, Panie, Ty go nie tylko zachowałeś, ale go w cudowny sposób użyłeś, że mógł Faraon, że mógł wcześniej jeszcze dworzanin Faraona zobaczyć Ciebie w jego życiu, w jego postawie Józefa, ci ludzie, ci poganie mogli zobaczyć Ciebie, Boże Wszechmogący. I dziękuję Ci za to wspaniałe świadectwo, które Józef pokazał przez swoje życie. Dziękuję Ci też, Boże, za to, że Ty byłeś wierny do końca. Wierny do końca, dlatego że Ty miałeś plan wybawienia swojego ludu, plan wybawienia narodu izraelskiego z tego strasznego głodu, który był w tamtym czasie. Dziękujemy Ci za to, że i Ty dzisiaj chcesz wybawić, dzisiaj pragniesz nas wybawić z różnych trudności, z różnych kłopotów w naszym życiu, ale dziękujemy też Tobie za to, że chcesz wybawić tych ludzi, którzy jeszcze ciągle żyją w grzechu. I dlatego też nas tutaj na tej ziemi postawiłeś. I niech ci ludzie, którzy nas obserwują, zauważą, że my należymy do Ciebie. Niech zauważą, że Ty jesteś, Boże, z nami, że życie nasze jest przez Ciebie prowadzone i przez Ciebie błogosławione. Halleluja. Tobie, święty Boże, chwała, cześć i wieczne uwielbienie. Amen.